Jeżeli nie klikna, bez reklamy nic nie może funkcjonować. Przez dni czasu będzie się uskoczył. I sądzę, zwłaszcza, kiedy spojrzymy na te najwybitniejsze filmy Wajny, powiedzieliśmy o ziemi obiecanej, właśnie łączącej, no, właśnie pewnej epoki historycznej, tej znakomitym tajemnym i złożonym symbolizmem siły, z tego okazu pamiętajmy, że Wajna był wykształcenia malarza, a nie też niesamowitą plastyczną. Pokażeć miał też talent układanych obrazów. Mówię o kanale Bielej Diamencie, to są filmy pokazujące powstanie warszawskie, czy polskie powołanie stalinizmu właściwie, w zupełnie oryginalny sposób, ale ja to słucham weselu. Dla mnie Wesele jest być może najważniejszym filmem Wajdy i najlepiej go podsumowującym, bo to jest film, który jest niesamowity, jeśli chodzi o właśnie plastyczną wyobraźnię, o rytm, o wszystko to, czego potrzebujemy na poziomie też zapisowym i plastycznym od kina. Także jest niesamowite, jeśli chodzi o Wojciech Kowalik. Przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce trwają protesty nauczycieli. Demonstrują oni przeciwko reformie oświaty, jaką planuje minister edukacji Anna Zalewska. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego udział w protestach zapowiedziało nawet 25 tysięcy nauczycieli. Pod urzędem wojewódzkim w Katowicach zebrało się około 1000 osób. Jest tam też nasz reporter Grzegorz Kozmiał. Ten film ma naszej historii pokazać. Ta reforma jest bardzo nieprzygotowana przede wszystkim. Mamy października, gotowe są opublikowane środki godzin, które są jeszcze bardzo mało konkretne. Nie wiemy, jaki będzie następny rok szkolny. Nie znamy podstaw programowych. Potomie gimnazjum, 5 klas trzecich kończy. Nawet jakby nam dali klasy z podstawówki, to dadzą nam 2 klasy. Zupełnie inną siatką godzin. W związku z tym traci etat biolog, geograf, półgłębistów, matematyk, polonista. 30% nauczycieli gimnazjum dalszej pracy na pewno. Zatem PES zwrócił się z apelem, by protestowali nauczyciele, którzy w tym czasie nie mają zajęć. Protestujący chcą też przekazać wojewodzie petycję przeciwko wprowadzaniu reformy systemu oświaty. Stefan Antiga nie będzie dłużej trenerem reprezentacji polskich siatkarzy. Takie informacje podaje Polski Związek Piłki Siatkowej. Antiga był trenerem polskiej reprezentacji blisko 3 lata. PZPS informuje, że obowiązujący do końca roku kontrakt Francuza nie zostanie przedłużony. Więcej na ten temat z kolejnych informacji z Tokatem o 16. Słuchasz informacji TOK FM. Zarzut zabójstwa usłyszało 3 młodych mężczyzn po śmiertelnym postrzeleniu 20-latka w Kwidzynie na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek. Paweł Radzewicz. Już kilka godzin po strzelaninie policja zatrzymała 5 osób. 3 z nich trafiły do aresztu, mówi prokurator Tatiana Paszkiewicz. Prokuratura, oceniając zgromadzone w sprawie materiały dowodowe, podjęła decyzję o przedstawieniu 3 mężczyznom w wieku od 20 do 22 lat zarzutu dokonania zabójstwa 20-letniego pokrzywdzonego, który jak wynika już z uzyskanej wstępnej opinii sądowo-lekarskiej, zmarł w następstwie rany postrzałowej brzucha. Żaden z mężczyzn nie przyznał się do winy, prokuratura nie ujawnia szczegółów zajścia. Takie działania sprawców jest cały czas ustalane, nie są wykluczone prawomocne przed okolicą. Niewykluczone są też kolejne zatrzymania. Z Trójmiasta Paweł Radziewicz, TOK FM. Komisja Europejska jest zaniepokojona zawieszeniem wydawania węgierskiej gazety Nepsa Patrza. Rzecznik komisji mówi, że mogą nasuwać się pytania co do powodów zawieszenia. W sobotę spółka wydająca najważniejszy opozycyjny dziennik węgierski niespodziewanie zawiesiła publikację gazety oraz treści jej strony internetowej. Według wydawcy nakład dziennika w ciągu ostatnich 10 lat spadł o 3/4, a to spowodowało równowartość 70 milionów złotych strat wydawcy. Z kolei rząd premiera Viktora Orbana uważa ogłoszenie zawieszenia wydawania opozycyjnego dziennika za decyzję wyłącznie gospodarczą. Pogoda. Dziś najchłodniej po 7 stopni na Podlasiu, 9-10 w centrum kraju, do 11 na południu i 12 na Pomorzu. Padać nie powinno tylko na krańcach zachodnich. Poza tym do końca dnia deszcz możliwy na pozostałym obszarze kraju, ale na południu niewykluczone są przejaśnienia. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że powstanie warszawskie to jedno, ale kontekst II wojny światowej to drugie. Druga wojna światowa ekspansja wskazuje była światowa i wszelkiego rodzaju dramaty czy tragedie związane z tą wojną, nawet jeżeli ubrane w kostium Polski, są bardzo dobrze zrozumiałe i wydaje mi się, że wojna z tych powodów, ale właśnie z tych, że miał swój język plastyczny, spółdzielni Rozrywka Zjednoczonego Przemysłu Pogani. Przecież się ze studio Tomasz Piątek, należy do kanału światowego i Marcin Celiński. Wszystkie i Berfin Andrzejowej. Dzień dobry. Przyjdą ten test, o którym wspominałem. Co was przypominam sobie niektóre przestrzeni tytuły, takie publicznej, filmy, politycznej, to nie są tytuły, ostatnich dniach rozśmieszyło. Rozśmieszyło nieustająco. Gdzieś to film. Ze względu na formę... Proszę wymienić. Na przykład odrzucenie
Tak, oczywiście. Ustawy zwłaszcza z aborcji jako sukces prezesa i to mnie bardzo cieszy. Nie mógł prezydent, nie mógł się założyć do tego sukcesu w żaden sposób. No i to go pewnie smuci. Ale może, czy prezydent może zawetować nierozpatrywanie ustawy? No akurat prezydent może. Może takie rzeczy robić. Można zrobić taką ustawę, żeby on mógł zawetować te nierozpatrywane i to się uchwali o drugiej nad ranem, a o trzeciej prezydent zawetuje. Drugi sukces taki duży to jest na przykład taki, że nie będziemy mieć wrednych francuskich helikopterów i to jest duży sukces. Zamiast tego bardzo mi się będą autobusy powietrzne do przewozu żołnierzy. Nie no, cokolwiek by nie było. Bardzo zawsze cieszy mnie i śmieszy, że nawet w niektórej komunikacji, że armia nie będzie miała helikopterów, oznacza, że ta armia będzie lepsza. To jest wiadomo, armia bez miliardów kieszeni. Armia nie było, no ale bez, armia bez helikopterów jest lepsza od rogie niemiecko-francusko-brukselskie helikoptery. A poza tym Francuzi nas w 1939 roku wiadomo co. Tak. A Amerykanie nawet wojny wtedy nie wypowiedzieli. Ja mam głosy, że będą Black Hawki. Wiecie co, czarne jastrzębie oficjalne jeszcze w tym roku. Nie wiem, jak on to zrobił. No to pachnie ściągnął na kilometr. Ale powiem, że z offsetem, bo powiedział przecież, że karakale nie, bo Francuzi nie chcieli dać. Ale jak to powiem, Polacy Polakom offset mają oferować? Ja dzisiaj zapytałem suwerena. No i gorzej, że ludzie suwerenowi parzą w czas. No konkretnie na Twitterze zrobiłem sondę z pytaniem. Jak bardzo przemówienia premier Szydło w Świdniku i Mielcu wzmocniły obronność kraju? Odpowiedzi były następujące. Bardzo, bardziej. Francja zdradziła w 1939 roku. No zgadnijcie, która odpowiedź wygrała. Trzecia. Oczywiście 82% stwierdziło, że Francja nas zdradziła, a tylko 18% obronność w wyniku tych przemówień zdaniem suwerena na Twitterze zdecydowała. I trzeba przypomnieć, że też opuścił nas w swoim czasie Napoleon Bonaparte. Ostatnio miałem okazję zwiedzić jedno z jego cesarstw, czyli wyspę Elbę i tam żadnych polskich akcentów nie ma. Żadnych. No, tak on nam się odsłacza. Tomasz, a ciebie co rozśmieszy? Rozśmieszyła mnie informacja, że sekretarzem czy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych został amerykański specjalista od biznesów różnych, pan Robert Gray, który przede wszystkim się zajmował outsourcingiem. Czyli, ale sam przyznał, że specjalistą, więc może on się zajmuje. On jest ogólnoglobalnym specjalistą, on się zajmuje globalnym outsourcingiem, który polega na tym, że na przykład jak pani w Anglii chce się dowiedzieć, dlaczego jej nie dowieźli jeszcze mleka do domu, dzwoni do Hindusa. Dzwoni do Hindusa, który siedzi sobie w Kalkucie i ten jej odpowiada, bo jest korek u pana. Więc ja zrozumiałem, że tu chodzi o to, żeby urzędnicy Waszczykowskiego mogli się po nocach dorabiać. Robiąc outsourcing, na przykład, bo pan Gray pracował w Senacie stanu Massachusetts, więc oni na przykład by tam obsługiwali nocami przez ocean ten Senat stanu Massachusetts. Ja myślałem, że w głębszej reformie outsourcingowej, bo gdyby na przykład poszło to tak, że Senat stanu Massachusetts zacząłby w ramach outsourcingu wypełniać rolę polskiego Sejmu, to czy by było dobrze, czy źle? No, trzeba by się zastanowić. Na początek Senatu. Senat stanu Massachusetts był naszym Senatem. Ja nie sądzę, żeby był Senat na świecie, który mógłby porównać w refleksyjności naszemu Senatowi, czy marszałkowi Karczewskiemu. On jest chodzącą łagodnością. Ja myślę, że nawet w Massachusetts to jest kraina łagodnych ludzi, taka, to jest to wschodnie wybrzeże Ameryki. Wschodnie, nie, tam nie ma, tam są łagodni pastorzy i łagodni rybacy. Zamiast być może już na rozwoju. Mnie natomiast rozbawił strasznie. Rozbawiła moda na posiadanie wyobraźni. Jarosław Kaczyński, jak się rozwija w Polsce. Zaczął Jarosław Kaczyński, który powiedział: potrafię sobie, wszystko potrafię, więc potrafi sobie wyobrazić, że polski rząd nie poprze Donalda Tuska na kolejną kadencję w Radzie Europy. Parę godzin później, pani premier mówi: ja też potrafię sobie wyobrazić, że nie poprzemy.
miejscu wzrosła. No, to jest wszystko, gdzie się odkryli datum i kina. Nie do końca udane, Joachim Brudziński, prominentny Czech, Iskin powiedział, podobnie zresztą jak ja też potrafię sobie wyobrazić. Po prostu to są ludzie z wyobraźni. Nie musimy Nie, więc jak wiadomo, decyzje prokuratorskie zapadają w mieszkaniu, w domu Jarosława Kaczyńskiego, w tym pokoiku, w którym siedzi Ziobro, bo tam jest jakiś specjalny taki pokoik dochodzeniowy. On się najczęściej nazywa antyszambro. Ziobro. Ziobro antyszambro. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla gazet europejskich. Nie, przepraszam. Nie, właśnie, jak ty w ogóle możesz podejrzewać, że moglibyśmy nie zwrócić uwagi na tak wiekopomne wydarzenie? No. Ja się czuję, jak to można wyobrazić, no tak, to było to rozmówiło, bo jakieś manowce w czasie. Chodzi o to, co dziennikarze, autorem jakiego filmu dziennikarze wykręci zrobili z marłego właśnie Andrzeja Wajdy? To na przykład filmu Tumor. Tak, tak. I słuchajcie, teraz powstańcy warszawscy, nie? Ja wam przypomnę, powstańcy dziennikarstwa. Przypomnę, że powstańca, że z kobietą powstańcą napisał kiedyś Jan Staudinger. Teraz by się nie odważył. W prawierszu może być. Ale że trzeba właśnie, ponieważ Andrzej Wajda szczególnie mnie zainteresował fragment w tym wywiadzie Jarosława do gazet europejskich dotyczący Smoleńska. To nie jest tak, że każdy i jego film zapytany o Smoleńsk, prezes mówi, czy były nieprawidłowe zachowania, że oczekuje na rezultaty dochodzenia, że dotąd nie ma wyczerpujących wyjaśnień. Nic nie powiedział o katastrofie, o zamachu. A przecież Macierewicz powiedział, że to Rosjanie. To jakiś rozdźwięk, ale dwudźwięk. Ale ten sam człowiek, czyli Jarosław, dzisiaj na miesięcznicy wieczorem będzie mówił, będzie mówił o zamachu. No oczywiście, że tak, ale może, powiem tak, może on nawet mówił o zamachu, ale czy dziennikarze byli zagraniczni i nie zrozumieli. No ale jak może człowiek, który raz w miesiącu wieczorem staje na takiej drabince z Tesco i krzyczy o zamachu, mówić, że w tej samej sprawie było dużo nieprawidłowych zachowań. A dobrze, że ale zamach to, bo to jest jedyna sieć, bo to sieć brytyjska, więc jeszcze jej nie hejtujemy. Niemieckie i francuskie, ale akurat w przypadku tego media to on go depcze. Więc jak najbardziej to symboliczne. Tak, to jest symboliczne. Więc jak jest jakieś pęknięcie? Jest prawda czasu, prawda ekranu. I prawda drabinki. Prawda drabinki jest jedna, a prawda ekranu była wyrażona w wypowiedzi do tych dziennikarzy. Moim zdaniem on powinien wdrapywać na brzozę i z niej to głosić. Czy tak symbolicznie jest dobrze? Spójrz, ta racja już się ugruntowała taka, więc na brzozę. Ale Kaczyński na drzewie to byłby ciekawy widok. To właśnie się zastanawiam, czy Smoleńsk to erotyczna wizja i czy przypadkiem nie próbujesz nas zarazić wyobrażeniem. To jest zła wyobraźnia. To jest chora wyobraźnia. To jest tak zwana chora wyobraźnia. Powiem więcej, lewacka. Lewacka, chora wyobraźnia. No nie, ale słuchajcie, ja myślę, że w tych wypowiedziach swoich zagranicznych to powiedział lepsze rzeczy, takie powiedziałbym na miarę sobie stydzą, bo na przykład powiedział, że z Polakami można zadzierać, ale się z nimi nie wygra, nie? To historia potwierdza, prawda? Szwedzi z nami nie wygrali, Niemcy z nami nie wygrali, Rosjanie z nami nie wygrali. Nie zaszkodziło to, że mówiło się bardzo często w czasach PRL-u. Ale nie bawi was też to? Najbardziej zabawne jest to, że to było szerzenie pod adresem naszych sojuszników. Bo on powiedział, że sojusznicy mają, a sojusznicy z nami nie grają. On gra prosto, no właśnie. To mi rozjaśniłeś, bo tak bałem się, że ktoś nie gra, a teraz gra. A my też nie wiemy naszych sojuszników, ale my łykamy, że główne gazety europejskie rozmawiają z prezesem partii.
władcą Polski, no ale jednak dlaczego nie strzegł To wyobraź sobie tą sytuację. Pamiętamy lepiej czy gorzej lata 70. No z kim byś gadał? Z Gierkiem czy z Jabłońskim? Czy z jakimś tam innym Jaroszewiczem? No to sekretarzem, a Jabłoński, jak to się nazywało, przewodniczącym Rady Państwa. Przewodniczącym zbiorowej głowy państwa. A Jaroszewicz był premierem. No przecież wiadomo, że każdy przychodził i rozmawiał z Gierkiem, to przedtem się rozmawiało z Gomułką. I tak prawdę mówiąc, gdyby wtedy odpytać tych różnych przywódców, którzy tu przyjeżdżali, to oni chyba za bardzo nie wiedzieli, kto jest premierem w tym kraju, bo to nie miało wielkiego znaczenia. Czyli wracamy do pięknej tradycji. Ale to ugruntowane. Każda głowa państwa jakby, czy każdy jest zbiorowa, nie? Bo chyba chcesz powiedzieć coś brzydkiego. Nie wiem co, ale na to masz uwagę. Bo jakby prezydent jest Duda i Jarek, premierem jest Beata i Jarek. Zauważam u siebie deficyty politologiczne. Centrum władzy, ośrodek decyzyjny, jest w jednym miejscu. Natomiast wszystkie pozostałe osoby, które wykupiają to robisz to tylko i wyłącznie jako złośliwość wobec prezesa. Rozumiem, ale to jest ten ośrodek już wewnątrz prezesa, gdzieś tam, że 10 centymetrów za pępką. Słuchajcie, to już nie będę wnikał, bo on jest różny anatomię mózgową, porzućmy anatomię polityczną i pochylmy się nad nauczycielami, którzy manifestują właśnie naukę. Działające, podobnie jak działały kobiety w Czerni, choć być może na chwilę, bo Antoni Macierewicz zapowiedział w orędziu w telewizji Pan, że sprawa wróci i będzie pozałatwiona pozytywnie. Zarządzi aborcyjny. Ja mam dużą nadzieję po wypowiedziach wczorajszych i dzisiejszych pani minister Zalewskiej, że ponieważ pani minister Zalewska odsądziła od czci wiary, jak to się ładnie mówi, protest, stwierdziła, że jest polityczny, no to jak do tej pory wszystkie polityczne protesty, typu właśnie ten związany z zaostrzeniem ustawy aborcyjnej, później okazywały się jednak jakoś znaczące, to jest kwestia czasu, ja myślę, że to jest kwestia dojrzewania. Jest czas siania, jest czas zbiorów. Na dzisiaj zabrakło. No, zbierze to wszystko PiS, jak przyjdzie czas, to PiS zbierze. Natomiast myślę, że jest to tyle łatwo z tym protestem, że pani minister Zalewska i chyba nikt się do końca nie wie, jak te zmiany w edukacji mają wyglądać, bo uważam, że to jest chybiony zarzut, mówiąc o tym, że oni wiedzą, a nie chcą powiedzieć. Oni po prostu nie wiedzą, więc nie mówią i słusznie. I pewnie w wyniku tego protestu te zmiany będą jednak trochę inne, niż by były bez tego protestu. To ma jak nie znaczy, ja się zgadzam z przedmówcą, że pani minister nie ma bladego pojęcia nawet jak będzie wyglądał program pierwszej klasy lekcji tam środowiska czy wycinania. Widać to po niej. Ale ona nawet nie wie, czy takie lekcje będą. Tak. Ona nie wie, ona czeka na rozkazy i... Może czeka na wojnę, bo wtedy nie będzie lekcji. O, jak dzieci właśnie. Co mają stan wojenny. No wojna nie zaraz. W stanie wojennym musiałem do szkoły chodzić. Trybunału Julią Przyłębską, jedną z tych trzech sędziów, których prezes Rzepliński dopuścił do orzekania sędziów, a wybrany przez... Więc bracia Karnowscy są już w Trybunale Konstytucyjnym. Policja dostał, że udają się porozmawiać, ale mówisz to tak, jakbyś powiedział, że Lenin jest zimowy. No, tak to mniej więcej zimowy. I rozsadzają ten 4.7, rozsadzają Przyłębska, całkowicie potwierdza właściwie diagnozę partii rządzącej i prawicy wojującej. To zaskoczenie, no to jest nie dowierzało Rzeplińskiego. I teraz ja się po lekturze tego tekstu zastanawiałem się, jak
ci ludzie wszyscy w imiennym budynku tam. Czyli najważniejsze sędziowie, aktualne komentarze. A te cztery budynki to są grube mury, ja myślę, że oni tak przychodzą, dzielą się porami. Tak porami, wchodzić na raz, ale w sensie warzywami dnia. Porami dnia, zostaw warzywa w spokoju. Wegetarianinie. No bo ja tak powiem, że tam jest ciasteczek espresso. Nie, nie. Oni się po prostu umawiają. Ci z jednej strony przychodzą za 15:09, ci z drugiej strony 15:09, siadają za tymi swoimi grubymi murami i knują. Jak wiadomo, prezes Rzeczyński przeciwko państwu polskiemu, a sędziowie z spisku próbują to państwo polskie uratować mimo oknowań tych zamurów. Tak sobie piękna wizja, teraz informacje po nich wracamy. Prawda nas zaboli. Reklama. Minister sportu i turystyki zapowiada rodzinę zdecydowaną walkę z dopingiem. Regeneruje pęknięte i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność zwiększenia walki jest dostępne. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Samochody dostawcze Renault dopasowane do potrzeb twoich firmy. Ponad 200 wersji i milion możliwości adaptacji. Teraz z nimi dodanej oferty więcej mocy, najmocniejsze silniki wybranych wersji w cenie silników o mniejszej mocy. Szczegóły w salonach. Kiedy zacząłem wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Onet, czytaj. Witaj, tu nowa aplikacja Onet. Odkryj mój nowy design. Oglądaj programy Onetu, gdzie chcesz i korzystaj z funkcji czytania wiadomości. Jak słychać, nowa aplikacja Onet mówi sama za siebie. Powiesz ją bezpłatnie już dziś. Polecam Jarek Kuźma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci. Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszlu suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. W pracy stawiasz na jakość. W życiu prywatnym cenisz sobie wygodę i komfort. Zatem przy wyborze mieszkania nie może być inaczej. Inwestycja nowe południe dewelopera na Pollo. Mieszkania w jednym z najlepszych punktów dzielnicy Mokotów. W otoczeniu zielonych odległości zaledwie kilkunastu minut od tętniącego życiem centrum stolicy. Nowe południe. Moja strona miasta. Ulica Śródziemnomorska 41. Warszawa. www.nowepołudnie.pl. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo. Iladian. Reforma edukacji i ochrona. Polskiego Radia 24. Politolog z Uniwersytetu imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 10 października, 16:00. Edukacji podstawowej i średniej polskich uczniów. Informacje TOK FM. Wojciech Kowalik. Ministerstwo Finansów jako kolejny resort ma zastrzeżenia do planowanej reformy edukacji. A w 17 miastach Polski przeciwko reformie protestują nauczyciele. Za chwilę relacja naszego reportera. Stefan Antiga nie będzie już trenerem polskiej reprezentacji siatkarzy. Ministerstwo Finansów krytycznie o planowanej reformie oświaty minister Anny Zalewskiej. Tylko w TOK FM. Z opublikowanej dziś opinii wynika, że główny zarzut pod adresem Ministerstwa Edukacji jest następujący. Brak informacji odnoszącej się do kosztów przekształcenia szkół i ogólnie skutków finansowych, jakie reforma przyniesie dla budżetu państwa i samorządów. Agnieszka Rogal. W kilkustronicowej opinii, która trafiła do resortu edukacji, słowem odmienianym przez wszystkie przypadki jest słowo brak. Równie często pada tam sformułowanie wątpliwości. W opinii czytamy m.in., że w ocenie skutków regulacji brakuje m.in. informacji, ile ostatecznie ma kosztować reforma przekształcenia szkół i placówek oświatowych. Brakuje także kalkulacji kosztów wynikających z zapewnienia nowych, darmowych podręczników na rok 2017 i lata następne. W piśmie z resortu finansów minister edukacji dostało się także za brak sprecyzowania, jakie będą efekty finansowe wynikające ze zmian w szkołach dla dzieci i młodzieży w stosunku do roku bieżącego. W opinii wytknięto także 13 błędów legislacyjno-formalnych, w tym m.in. powołanie się
na nieważną ustawę o finansach publicznych. To nie pierwsza krytyczna opinia w sprawie zmian oświaty. W ramach konsultacji międzyresortowych zastrzeżenia do jej projektu zgłosili m.in. minister nauki Jarosław Gowin, szef Komitetu Stałego Fundusz Kowalczyk i Rządowe Centrum Legislacji. Agnieszka Rodaj, to pytanie. Mówią nie reformie polskiej szkoły, jaką zapowiada rząd PiSu i dlatego wyszli dziś na ulicę w 17 największych polskich miastach przed urzędami wojewódzkimi demonstrowali nauczyciele z ZMP. W Warszawie nauczycielską manifestację obserwuje Michał Jaczura. Michale, powiedz, czy pikieta już się kończy? No, protest już za nami trwał, przynajmniej tutaj w Warszawie na placu bankowym pod urzędem wojewódzkim niewiele ponad godzinę. Postulat był jeden, czyli wyrzucić reformę stworzoną przez resort edukacji do kosza. Takie deklaracje podały SUS i związkowców ZNP i polityków opozycji, bo oni też pojawili się tutaj na scenie. Sławomir Broniarz namawiał posłów wszystkich partii opozycyjnych, by wsparli działania ZNP. Wśród protestujących mieliśmy w zasadzie cały przekrój systemu edukacji, bo oprócz nauczycieli byli też uczniowie, ale i rodzice. Co panią szczególnie martwi w tej reformie? Likwidacja gimnazjów to jest coś, co może zaszkodzić edukacji w Polsce? Nie wiem, ja nie jestem ani za, ani przeciw gimnazjom. Ja uważam, że to jest coś, nad czym trzeba jeszcze podyskutować. W warszawskim proteście brało udział kilka tysięcy osób. Nie wiadomo, jaki wpływ na frekwencję miała pogoda, ale ta na pewno pikietowaniu nie sprzyjała. Chłód i deszcz, tak to można określić w skrócie. Organizatorzy zapowiadają, że to być może nie ostatnia taka pikieta w tym roku. Oczywiście wszystko zależy od tego, co zrobi minister Zalewska i czy wycofa swoje propozycje zmian. To był Michał Janczura. Bardzo dziękujemy. Słuchasz informacji TOK FM. Polska była jego najważniejszym tematem, tak wspomina zmarłego wczoraj Andrzeja Wajdę Krystyna Janda. Jak mówi, Wajda nie lubił malkontentów i polityki martyrologicznej. Myślę, że i na świecie tak jest, że to jest takie nazwisko, że wszyscy mówią Wajda, Polska. Polska była jego wielką miłością i namiętnością. Cały wywiad z Krystyną Jandą po 17.40 w Kulturze Osobistej w Radiu TOK FM. Zatrzymany w Moskwie dziennikarz ukraińskiej agencji prasowej Ukrinform Roman Suszczenko może być wymieniony na ujętego przed kilkoma dniami na Ukrainie rosyjskiego szpiega, tak mówi jeden z rosyjskich adwokatów. Wczoraj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała o zatrzymaniu w Równem ukraińskiego obywatela, który działał na rzecz wywiadu wojskowego Rosji GRU. Z kolei dziennikarz Roman Suszczenko został zatrzymany w Moskwie 30 września. Federalna Służba Bezpieczeństwa zarzuca mu, że jest zawodowym funkcjonariuszem ukraińskiego wywiadu wojskowego i oskarżyła go o szpiegostwo. W Kijowie uznano te zarzuty za absurdalne. Stefan Antiga kończy przygodę z siatkarską reprezentacją Polski. Francuski szkoleniowiec będzie pracował tylko do końca tego roku. Polski Związek Piłki Siatkowej zdecydował się na zmiany i rozpoczął poszukiwania jego następcy. Krzysztof Sendecki. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej z Antigą umowę przedłuży, czy go zwolni. Ostatecznie działacze zdecydowali, że zakończą 3-letnią współpracę z francuskim szkoleniowcem. Stefan Antiga poprowadził reprezentację Polski do tytułu Mistrzów Świata w 2014 roku, ale dwa miesiące temu z Rio de Janeiro jego drużyna wróciła bez olimpijskiego medalu, co uznano za porażkę. Związek w ciągu miesiąca ma ogłosić nazwisko nowego selekcjonera. W mediach najgłośniej mówi się o powrocie Raula Lozano lub byłym trenerze reprezentacji Rosji Władimirze Alekno. Krzysztof Sendecki, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Pogoda. W nocy bez deszczu, tylko na południu Polski. Na pozostałym obszarze niewykluczony deszcz lub mrzawka. Na południu za to miejscami mgły, lokalnie zmniejszające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie będzie od 4 do 5 stopni, w centrum i na zachodzie 5-6 do 8 na Pomorzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Klimatyzacja jest? Tak jest, panie prezesie. Radio z Bluetooth jest? Tak jest, panie prezesie. Drzwi przesuwne są? Tak jest. Bogato. A czy z niską ratą? Z niską ratą. Tak jest. Tu też rozkręć swój biznes na bogato z niską ratą. Dzięki szerokiej gamie modeli Forda Transit. Korzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczego Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Polskiego reżysera w 1973 roku.
wesele został uhonorowany srebrną muszlą, drugą najważniejszą nagrodą międzynarodowego festiwalu filmowego San Sebastian. 3 lata później ziemia obiecana zdobyła główną nagrodę na festiwalu filmowym w Valladolid, a w 1990 roku Korczak zdobył pierwszą nagrodę teorię zarządzania chaosem. Ale na chaosie? Co to początek tworzy chaos? No tak, i teraz będzie zarządzać tym chaosem, bo i reforma edukacji, i walka o zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej, i działania w prokuraturze, które kończą się, jak czytamy, skierowanym przez 50 prokuratorów sprawą do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Wszystko wytwarza chaos. Stałych elementach grup państwa. Teraz PiS nam pokaże, jak tym chaosem, który stworzył, będzie dzielnie zarządzać. Ale może będzie nam elementem za zarządzanie chaosem. Dzielnie to jest klasyczne. Dzielnie będziemy walczyć z problemami, które sami stworzymy. Ale ja jestem zwolennikiem tej klasycznej teorii politologicznej, wedle której sytuacja w kraju jednak podobnie się do sytuacji w umysłach rządzących. Jeżeli ktoś ma chaos we własnym umyśle, to oświadczyła jedna z protestujących matek. Poglądy te podzielają rodzice kilku szkół w północnej Grecji. Grecki minister edukacji Nikos Filis twierdzi, że to był jeden te przypadki. Wszystkich zawodów nie odzwierciedlają one generalnego stosunku Grecji do Kościół. Grecy umieją się na nasze oczy, stwierdził minister z Aten. Na naszych kartach. Znaczy wiesz, nie wiem, czy jeszcze zostawili w spokoju, ale ja wiem, czy to będzie wysłuchane. Ale czy myślicie, że gdzieś to pensum chaosu zostanie przekroczone jakimś ruchem? To byśmy jakieś parytety chaosu wprowadzić, żeby nie wprowadzać więcej chaosu niż pewną ilość. No, że na przykład na zimę tego chaosu powinno być trochę mniej, bo jest zimno. Ja rozumiem, że ty jesteś przeciwnikiem wolnego rynku chaosu, chciałbyś wprowadzić regulacje. Obawiam się, że chaos jest towarem, którego się nie bardzo daje wyregulować, bo on w którymś momencie nabiera własnej dynamiki. No i rządowy pełnomocnik do spraw zarządzania chaosem. Ale dzisiaj mamy chaos, dzisiaj jest chaos. Dzisiaj mamy protest nauczycieli. Ja wczoraj czy przedwczoraj czytam bardzo poważną wypowiedź pani minister Zalewskiej, że ona już myśli nad programem walki z bezrobociem wśród nauczycieli. Że spowodowała. I to jest właśnie taki klasyczny przykład tego chaosu. Najpierw zrobimy bezrobocie, a potem stworzymy programy do walki. To jest program do zatrudnienia jakichś panów, żeby przeprowadzali dzieci przez ulicę. To był Arioki Labudy. To był pomysł autorski Barbary Labudy, kiedy była ministrem w kancelarii prezydenta i wymyśliła na takie prace interwencyjne tymczasowe. Zresztą ten obyczaj się zachował, bo jeszcze zauważ, że pod szkołami bywają na newralgicznych przejściach. Bardzo pożyteczna funkcja. I bardzo pozdrawiam wszystkich wypełniających. Teraz można zatrudnić dodatkowych nauczycieli, żeby stali na drodze między szkołą a kościołem. Pilnowali katolickim oczywiście. Pilnowali, żeby dziecko nie odpoczyło. No, katolicyzm zawsze lubił takie narzędzia, jakby tradycyjne. No, ale co będzie dalej? Czy waszym zdaniem jest jakiś obszar, który wymaga jeszcze chaosu w Polsce? Nie, no jest mnóstwo obszarów niedotkniętych przez dobrą zmianę. Wbrew pozorom. Na przykład taki park mam w okolicy, jeszcze całkiem ładny. Nie, no przede wszystkim jeszcze samorządy trzymają się mocno. I wszystkie te sprawy, które są w gestii samorządów. Wprawdzie jest pewien wpływ, taki jak zarażanie wyobraźnią, to jest też zjawisko zarażania chaosem, bo to jest dzieło, że jeszcze ją trzymają. No i powiem tak, tam gdzie jeszcze dobra zmiana nie zauważyła, że jest jakiś obszar, to tam jeszcze nie słychać o chaosie, ale chaos ma to do siebie, że on jest takim potem mobile. Jak on się zaczyna, to on się potem sam napędza, ma własną logikę, jest jak epidemia. Tak jest. I zapanowanie nad nim jest możliwe w jednym przypadku. Radykalnej zmiany władzy. Z ministerstwa. Chcemy wprowadzić nowe. No, to nie jest możliwe, bo jednak suweren się powiedział. Ja rozumiem, ale ten suweren się wypowiedział, używając pewnej przenośnej logiki wieków. A pan tylko odsłuchał. Ale zobaczmy, to nie ryzykowałbym. Ten suweren
gotują przygotowy. Jednak uważam, że wytwarzanie produktywne tego chaosu ma dobre skutki dla władzy. Bo zobacz, chaos się pogłęża, rozmawiamy o chaosie. Już nie rozmawiamy na przykład o ministrze Szyszko, który wycina, nie wiemy tego wycina. To Szyszko jest wcieleniem chaosu i to wręcz bogiem chaosu. On jest jak ten pierwszy zaczął, on był tutaj prymusem w tym rządzie. I myśmy się już przyzwyczaili, że tam jest chaos, a teraz mamy chaos. No i nie pytamy, ile już wyciął tych drzew, przestajemy się tym interesować. Ale nie, ja myślę, że drzewa czują się bezpiecznie, bo jak wiadomo, gazeta pana Sekiewicza w tej chwili staje się organem zielonych i ekologów z racji dużej dotacji, o którą wystąpiła do Funduszu Ochrony Środowiska. Tutaj środowiska obrońców puszczy i ekologów powinny być szczęśliwe, bo za 7 baniek chyba będzie nowy organ, który będzie zajmował. No i te puszcze się właśnie wycina na ten papier, na czym będzie ta Gazeta Polska odmowywana. Ona będzie teraz Gazeta Polska Zielona. Tak, to jest wszystko logiczne. Nie doceniacie jednak minister przenikliwości rządzących, którzy wytwarzają ten chaos po to, byśmy się nie zadawali głupich pytań. Ale się martwili powiększającą się chmurą czy kulą chaos. Piotrze, widzę, że przychodzisz na moje pozycje. Ja twierdzę od dawna, że bardzo wiele rzeczy dzieje się po to, żebyśmy nie zapytali, kim są bliscy przyjaciele i współpracownicy ministra Macierewicza. Partia Razem, witamy. Czy pan, podobnie jak ja, uważa, że kula chaosu, którą wytwarzają rządzący, reformując w cudzysłowie kolejne obszary życia państwowego, jest służy więc albo przynajmniej jest skuteczna na tyle, że przestaliśmy zadawać konkretne pytania w konkretnych sprawach, a to Puszczy Białowieskiej, a to różne inne rzeczy, tylko martwimy się tym powiększającym chaosem. No nie, ja właśnie wracam z demonstracji nauczycieli, myślę, że pytania, które pan podał, pytania, które tam wydały, były bardzo konkretne. I nieodpowiedzialność związana z wdrażaniem reformy bez planów nauczania i bez programu finansowania tej reformy są dosyć oczywiste, więc myślę, że nie było ogólne powiedzenie nie podoba nam się chaos, to było bardzo konkretne wypunktowanie przez nauczycieli i przedstawicieli rodziców, którzy także byli na tych demonstracjach, tego co grozi polskim szkołom. Ale porozmawiamy o tej reformie edukacji, dyskutując o gimnazjach, a wydaje mi się, że rządzący mają zupełnie inny powód i cel tej reformy. To znaczy możliwość weryfikacji nauczycieli, bo przy likwidacji placówek, któreśmy tutaj ustalili, będą mogli zweryfikować wszystkich, czyjąć do pracy już lub nie, a każda nauczyciela do tej pory nie pozwalała na takie zabawy personalne, więc po to jest ta reforma i czy nauczyciele to rozumieją? Rozumiem, że rozumieją. Tak, o tym też mówili na tych demonstracjach, ale myślę, że też niebagatelną rolę odgrywa taki upór, który w tym momencie w Ministerstwie Sprawiedliwości często się pojawia w przypadku PiSu. Tak, bo tak, nie będziemy słuchać tych, którzy wskazują, że jest problem, czyli w tym przypadku i związkowców, i samorządowców, którzy prostu alarmują, że są nieprzygotowani, niezależnie od tego, jakby oceniać ten kierunek reformy. Dobrze czy źle, to w tym tempie, przy tym stopniu nieprzygotowania, on musi zakończyć się po prostu widowiskową klapą. I to klapą, za którą zapłacą dzieciaki w szkołach. No co może oznaczać ta klapa? No przez parę lat po prostu szkoły będą źle funkcjonować. Ale wrócimy do tej... Ale kiedy one, przepraszam, mam takie pytanie otwarte, kiedy one ostatni raz dobrze funkcjonowały? Tego nie uniesiemy, tym bardziej, że zbliżają się informacje. Prawda nas zaboli. Wszystkie korporacje samorządowe, które bardzo mocno protestowały zmiany. Tylko teraz do telewizorów dodajemy całą sprawę. Kup telewizor Sony 55 cali Ultra HD za 4999 zł i odbierz całą sprawę. Sprawdź w sklepach na Saturn.pl. Saturn. Technologia. Płot na plaży. Pogoda w miasto. Zaznaj miłej odmiany na rynku gwarancji z rynku. Gdzieś nad ciepłym morzem na jednej z cudownych plaży. Rabaty do 40% dla rodziców do 80% dla dzieci. Rezerwuj teraz w Rainbow. Czego ten proces dotyczy, to chcę zapytać, czy... W Lidlu wszystko zaczyna się od ludzi. Nie
jest kilkanaście tysięcy, więc są edukacja i starsi, tak wrażliwa kwestia dotycząca młodzieży, dzieci, dotycząca tego, jak w tym kraj będzie tak naprawdę wyglądał, będzie wyglądał za paręnaście lat, także czy tam jest miejsce na polityczne manifestacje. Niestety oni sprawiają, że Lidl jest tak wyjątkowy, jak ludzie, którzy go tworzą. To ona zaczyna się od ludzi. Mamy problem edukacji lider rynku samochodów dostawczych. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili na profesjonalistów czekają tysiące samochodów dostosowanych do potrzeb twojej firmy. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz auto dla siebie. Konkretne. Teraz obniżamy cenę Fiata Ducato Euro 6 aż o 18%. Zapraszamy do salonu. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak ty? Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Przede wszystkim człowiek. Panie Agnieszko? Zapraszam do mojego gabinetu. W sytuacji, w której niszczy się... Oto kwota premii dla pani. Grozi się, która tak, grozi... Ta impreza, którą pani na szczęście firmie załatwiła w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim, to był strzał w dziesiątkę. Ani jeden pracownik nie narzekał, a teraz pracują, jakby doczekać się mnogi kolejne. Cieszę się. Hotel Windsor zna się na wyjątkowych imprezach. Dlatego stronę windsorhotel.pl dodałem do ulubionych. Toczyły się debaty, a także przy udziale samorządowców związane z tym. Pierwsze radio informacyjne. Ja na tych debatach byłam, jeździłam po całej Polsce, byłam w różnych miejscach. Informacje TOK FM. Proszę mi wierzyć, te debaty nie dotyczyły 16.20, Wojciech Kowalik. Nauczyciele protestowali w 17 największych miastach przeciwko reformie systemu edukacji. Demonstracje przed urzędami wojewódzkimi zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. We Wrocławiu szef Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego ugrupowanie złoży w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec autorki reformy minister Anny Zalewskiej. Zastrzeżenia do planowanej reformy oświaty ma kolejny resort, tym razem Ministerstwo Finansów. W swojej opinii pisze, że w założeniach reformy nie opisano kosztów przekształcenia szkół, a także kosztów, jakie cała reforma będzie miała dla budżetu państwa i samorządów. Starcia lizbońskich taksówkarzy z policją doszło do nich w czasie demonstracji, w której taksówkarze domagali się delegalizacji aplikacji Uber. W proteście wzięło udział 4000 kierowców taksówek. Do starć doszło, kiedy zablokowali jedną z głównych ulic Lizbony. Policjanci użyli broni kłapkolufowej oraz gazu łzawiącego. Informacje kulturalne. Ona pogarsza. Patrycja Wanat, zapraszamy filmowcy oraz widzowie. Żegnają Andrzeja Wajdę. Reżyser zmarł wczoraj wieczorem, miał 90 lat. Zrealizował 40 filmów politycznych, historycznych, ale i poruszających dramatów. Polska była jego najważniejszym tematem, wspomina Krystyna Janda. Myślę, że i na świecie tak jest, że to jest takie nazwisko, że wszyscy mówią Wajda, Polska. Polska była jego wielką miłością i namiętnością. Kochali go aktorzy i współpracownicy, zaskakiwał poczuciem humoru. Krystyna Janda podkreśla, każdy z nas ma mnóstwo anegdot w głowie. Miał taki słynny czerwony golf, trzymał się tylko na jednej nitce, ten golf, przy całym swetrze i miał dużą dziurę i zawsze na ten temat żartowaliśmy i ktoś kiedyś nawet chciał mu to zacerować, czy zrobić, a po prostu pani coś złapał. Powiedział, że broń Boże, to jest który mu towarzyszy od lat i on tego nie odda i nie wolno tego ani strzyć, ani nie zniszczyć, on ma być taki, jaki jest. Nieco ponad dwa tygodnie temu na festiwalu w Gdyni Andrzej Wajda pokazał swój najnowszy film Powidoki, historię twórcy polskiej awangardy Władysława Strzemińskiego. Przy tej okazji opowiadał o swoich studiach artystycznych i znów żartował, mam coraz mniej czasu na rysowanie w swoim kajuciku. Dawno miałem już wyczerpać. Ej, dziwne. W międzyczasie czasu gdzieś siedziałem, patrzyłem, rysowałem, nikt się do mnie nie przyczepia. Dążenie do tego, żeby status quo w tej edukacji, edukacji, którą wielu narzeka, także nauczycieli, rodziców i samych dzieci, to każą mi się podpisywać, każą mi tego robić zdjęcia, selfie. No, ja mam więcej zdjęć niż w chaos w edukacji.
Jednym z jego najbliższych przyjaciół był pisarz Janusz Kłowacki. Ja z nim ostatnio rozmawiałem jakieś dwa tygodnie temu i on opowiedział fajną rzecz taką, że śmierć tak krąży koło jego domu, ale zagląda przez okno i widzi, że on siedzi i pisze cały czas. Czy jest zajęty, więc tak macha ręką i odchodzi. Niech sobie jeszcze popracuje. Widocznie się zagapi. I ta śmierć go coś zupełnie koszmarnego. Do wspomnień o Andrzeju Wajdzie wrócimy jeszcze po 17.40 w Kulturze Osobistej. Moim gościem będzie Krystyna Janda. I zmieniamy jeszcze temat. Dzisiaj w kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu pokaz filmu Wołyń i spotkanie z reżyserem Wojciechem Zmarzewskim, Przemysław Pozowski. Wołyń to pierwszy polski film poruszający dotychczas przemilczony w naszym kinie temat tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Akcja obrazu, który wyreżyserował autor Róży i Domu Złego, rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. W filmie zagrali m.in. Arkadiusz Jakubik, Jacek Braciak, Iza Kuna i Michalina Łabacz. Film wyświetlony zostanie z angielskimi napisami, a spotkanie będzie prowadzone po polsku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.30. Z Wrocławia Przemysław Pozowski, TOK FM. A kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 16.40. Zapraszam. Pogoda. W nocy bez deszczu, tylko na południu Polski. Na pozostałym obszarze niewykluczony deszcz lub mrzawka. Na południu za to miejscami mgły, lokalnie zmniejszające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie będzie od 4 do 5 stopni, w centrum i na zachodzie 5-6 do 8 na Pomorzu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sprawa i przygotowania szkół i zatrudnienia na uczycie. Stanęła dyrektorka szkoły, która mówi, mam 50 nauczycieli, po reformie będę potrzebowała 30. Prawda nas i to zaboli. Są głosy praktyków. Ja nie mówię tego, a wraz ze mną dlatego, w studiu pan Adrian Zandberg, pan nauczycieli. A właściwie oni sami doskonale wiedzą, ja ich nie muszę straszyć. Adrian Zandberg, doktor historii. Ja wolałabym, chciałem właśnie do pana jako doktora się zwrócić, bo dzisiaj mamy smutny dzień. Rzetelne. Gdyby pani minister miała rację, umarł Andrzej Wajda. Gdyby to, co ale oprócz tego, że mnie to napełnia smutkiem, to prawdą, też niepokoje. Powiem panu dlaczego. Dla mnie Andrzej Wajda jest jednym z ostatnich takich ludzi, którzy oni wiedzą, tego wojennego lepiej, czasu, którzy pamiętali wojnę, w związku z tym rozumieli, czym jest Unia Europejska, po co ona jest, że nie jest od prostowania bananów, że ten rodzaj kompromisów, które pozawierali, najpierw pozawierała Europa Zachodnia, a potem myśmy do tego dołączyli, że to wynikało bezpośrednio z doświadczenia wojennego. I teraz, kiedy umiera ktoś taki jak Wajda, to ja się czuję zaniepokojony, że nie będzie już komu przypominać nam, po co to jest. I być może dzięki temu uratować jakąś tą Unię. Nie ma pan wrażenia, że kiedy umrze już całe to pokolenie wojenne, to Unia z tego powodu się rozpadnie, z tego powodu braku pamięci historycznej. Katastroficzny, wymagający faktycznie jest tak, że właśnie na takie oczekiwania. Do dobrego, a tym dobrym były dziesiątki lat pokoju w Europie, łatwo się przyzwyczaić i łatwo uznać to dobre za oczywiste i niewzruszalne. I oczywiście widać, że te paroksyzmy wstrząsają Europą, a one mogą doprowadzić do tego, że ten czas stabilnego pokoju w Europie po prostu dobiegnie końca. Ale myślę, że to nie jest jedyne doświadczenie tego pokolenia już odchodzącego, które jakoś tam zostało zapomniane. Drugi bardzo ważnym doświadczeniem, ale takiego pokolenia starszego niż pokolenia Andrzeja Wajdy, to było doświadczenie świata kontrastów społecznych, które budują frustrację i gniew, a te wypychają do władzy skrajnie prawicowe siły, które po prostu niszczą demokrację. To z tego doświadczenia wziął się europejski model społeczny. To, że Europa była oparta na dialogu społecznym, to, że Europa była oparta na kompromisie, to, że Europa była oparta na bezpieczeństwie socjalnym, nie wzięło się z tego, że ktoś pomyślał, o jak fajnie, żebyśmy tak zrobili. To się zrobiło z doświadczenia. To się
wziąłem doświadczenia tego, że świat, w cudzysłowie ujmując, kolonii amerykański, że pańskie profesorę czy wiedzy ujemy bardzo praktycznie. I myślę sobie, że tej świadomości w znacznej części elity zapadło do widzenia temu. Więc, ale ja trochę nie wierzę w siłę projektów, która opiera się miała wyłącznie na pamięci historycznej, dramatycznego doświadczenia, nawet tak dramatycznego, jak na To był głos świadka, który stawał, nagle mówił, zaraz, stop, ja pamiętam, nie róbmy tego jeszcze raz, i to było ważne, tak mówił Andrzej Wajda, dokładnie. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że to niedobrze, że nie będzie już głosu Samuela Filanderga, nie będzie już głosu Marka Edelmana, że te listy można wyciągnąć, ale myślę, że demokracja, stabilność, pokoju nie może zapisać tylko i wyłącznie tych napominających głosów ludzi z pamiętających czas horroru wojny. I myślę sobie, że to jest w dużym stopniu też niestety opierając się na moich doświadczeniach, która nie wpuściła, która wpuściła demonacjonalizmu do debaty publicznej, ale nie tylko u nas. To nie jest tak, że to stało się tylko u nas, wie pan. Jak ja słyszę brytyjskich konserwatystów, którzy mówią teraz o robieniu list obcokrajowców, pracujących, którzy używają retoryki, której kilka lat temu nie powstydziłaby się skrajna prawica w Wielkiej Brytanii. Mam poczucie, że to jest największy problem. Tak? To znaczy, że na potrzeby takiej doraźnej politycznej przepychanki znaczna część prawicy postanowiła, że piekła nie ma i nie ma żadnych zasad, że wolno wszystko, że wolno używać rasizmu, że wolno na słabsze mniejszościowe grupy po to, żeby uzyskać doraźną korzyść polityczną. Myślę, że to przekonanie, które też między innymi leżało pod wpływem europejskiego modelu społecznego, że na pewne rzeczy nie ma przyzwolenia w demokratycznej debacie, ono niestety ze sprawą części prawicy legło w gruzach. Wie pan, jest taka dobra zasada funkcjonująca w wielu krajach Europy Zachodniej, zasada no platform. To znaczy taka, że demokratyczni politycy nie chodzą do studia, do formatu jeden na jeden, choćby spotkać się z jakimiś fanami Adolfa Hitlera albo ludźmi, którzy uważają, że oficerowie SS to bohaterowie. Ale wie pan też równie dobrze jak ja, że Razem jest jedyną partią, która zdecydowanie trzyma się tej zasady i odmawia chodzenia z neofaszystami do studia, żeby zrobić show w mediach. I tu niestety jest też odpowiedzialność mediów, które inne show w świecie spadających nakładów, w świecie zwiększającej się konkurencji, też wiele z tych zasad po prostu odłożyły na półkę. Panie doktorze, jeszcze raz widzę. Bo to my nauczyciele i do pana doktora historii. Proszę mnie nie przyzywać. I do Andrzeja Wajdy. A jak pan patrzy na jego filmy, to myślę, że oglądał pan jego filmy. Z punktu widzenia historyka, to są jakieś ważne filmy, coś wiele mówiące, że w jakiś sposób przenoszą tą historię na ekran i pozwalają ją zapamiętać. Wie pan, no, na pewno uformowały sposób myślenia historii całego pokolenia. Pytanie brzmi, czy będą formowały pamięć historyczną kolejnych pokoleń. Ja trochę się boję, że... I to jest moja duża obawa, jeżeli chodzi o zmiany w systemie edukacji, które w tym momencie są gotowane, że ich elementem jest nie tylko ta nieodpowiedzialna krzątanina wokół sposobu organizacji szkół, nieodpowiedzialna, bo pozbawiona przygotowania, finansowania, ale że ich elementem jest taki pomysł na użycie szkoły jako narzędzia do politycznego formowania i sprzedania kolejnemu pokoleniu zupełnie nowej opowieści historii. I znowu się będzie musiał narodzić człowiek z marmuru, potem człowiek z żelaza i wszystko znowu będzie. Dobra, przemyślana reforma, będzie, zobaczymy. Natomiast chyba pan na pewno to, co jest edukacji bardzo optymistyczne, to to, że widać w młodym pokoleniu, takim naprawdę młodym, szkolnym, pewną zmianę. To już widać, w szczególności, jeżeli chodzi o młode dziewczyny. Bardzo ciekawe były badania Michała Bilewicza, który ciekawie pokazuje, że w tym najmłodszym pokoleniu kobiet właśnie, dziewczyn, które chodzą do szkół, jest wyraźny zwrot ku empatii, ku solidarności, ku wartościom demokratycznym. Ja mam inne obserwacje. Co prawda nie korzystam z paneli badawczych, tylko od paru lat wchodzę dosyć regularnie na portal demotywatory.pl.
który jest portal Gimbal, który jest portal Gimbal. I on się zmienił bardzo. W ostatnich dwóch, trzech latach bardzo się zmienił. Dużo treści nacjonalistycznych się tam pojawiło. Dużo mitów typu żołnierze wyklęci, dużo antyrasistowskich memów, bo to głównie operują tam memami uczestnicy i filmikami. Stał się też bardzo szowinistycznie męski. I to się właśnie zmieni. To ja to obserwuję, nie to, co pani mówi. Jeśli mam pozwolić dokończyć te dwa zdania, to co wynika z tego Mogilewicza, to to, że ile w przypadku pokania młodych mężczyzn faktycznie istnieje zbyt prawo ku nacjonalizmowi, ku ksenofobii, tego typu postawy, które były marginalne i niestety zyskują na popularności, tyle to zjawisko nie ma miejsca wśród młodych kobiet. A żyjemy w patriarchalnym społeczeństwie, no to jednak decydują mężczyźni młodzi. Myślę, że przede wszystkim żyjemy w demokracji i dużą odpowiedzialnością demokratycznych polityków jest to, żeby otworzyć polską politykę w większym stopniu na głosnych kobiet, na ich doświadczenia i na nie same jako polityki. Jest potężnym kłopotem i odpowiedzialnością także liberalnych mediów, że polskie programy polityczne często wyglądają w ten sposób, że przy kawie siedzi na ławie siedmiu starszych panów i rozprawia o tym, który z nich w bardziej szowinistyczny sposób skomentuje sytuację kobiet. I niestety to naprawdę nie jest tak, że to ogranicza się tylko do mediów prawicowych, radykalnie prawicowych. Jest także znaczna część mainstreamu. Taki sposób kształtowania debaty publicznej przez lata uważała za naturalne. Dobrze było coś z tym zrobić. Oj, dobrze. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przerywamy program, aby nadać specjalne wystąpienie mózgu państwa. 35 minut po godzinie 16. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym Polski? Polacy. Osoby tutejsze po operacji zmiany płci. Brodacy. Z pewnością wielu z was oglądało orędzie ministra obrony Antoniego Macierewicza w telewizji Trwam. Zapowiedział on tam zarekwirowanie na potrzeby walczącej ojczyzny, brzuchów i narządów rodnych wszystkich Polek w wieku rozrodczym. Akcja stemplowania odpowiednimi symbolami przez umundurowanych patriotów rozpocznie się niezwłocznie po tym, jak Polki oddadzą do pralni wszystkie czarne części garderoby. W tych dniach gdy światem wstrząsają wojny i wybuchy. Zimna krew ministra obrony musi napawać nas dumą. I napawa. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do zamrożonych w wynikach in vitro Polaków. Drodzy moi, wyzwolenie nadchodzi krucjata w drodze. Rodacy, dziś miesięcznica, święto kłamstwa i znicza. Naszego czasu, w których dziękuję za odbyt. Trump w dosyć niewybredny, taki seksistowski sposób odnosi się do kobiet. Sam zresztą w czasie debaty nazwał to takimi rozmowami męskimi w szatni. Ja nie wiem, jak takie rozmowy wyglądają, ale rzeczywiście na nich było to nieeleganckie. I był za to całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Tak bardzo trzeba wyjaśnić sens nie wsiąkać, że tworzy się ogromny korek w połączeniu ze skierowaniem zasłynął w tej kampanii tym, że tworzy się połączenie. Od poniedziałku do piątku o 13. Jeżeli chodzi o seksistowskie odzywki, to nie jest wcale pierwsza ani druga, ani trzecia wieść, która wywołała pewnego rodzaju burzę. Ludzie pytają mnie często o dobry przepis na mięso, a przecież nawet najlepszy przepis jest do niczego, jeśli nie masz dobrego mięsa. A dobre to znaczy świeże, z polskiego chowu, dostarczane codziennie i zapakowane tak, żeby tę jakość i świeżość chronić. Dlatego na mięsie trzeba się stać, albo brać i od kogoś sprawdzać, czyli z litra. Bo już teraz wyborna szynka wieprzowa w kawałku bez kości, tylko 9,99 za kilogram. 9,99. Rzeźnik litra. Po prostu świeżo. Narracja wybrana przez sztabę Hillary Clinton, bo mógł uderzać w niego właśnie tymi taśmami, ponieważ wydaje mi się, że nie wypaliła narracja pod tytułem Trump jest współpracownikiem Putina i razem z Putinem
Putinem mają zamiar wygrać te najbliższe wybory, więc sięgnęli po taśmy takie seksistowskie, no, na które wiele osób oczywiście się mogło obrazić, ale myślę, że większość komentatorów dość nieszczerze opowiadała o szoku i na plaży, pozdrawiam rzadkę. Pewnie to znaczy, zaznaj miłej odmiany na rodzinnych wakacjach z rodziną. Gdzieś nad ciepłym morzem, na jednej z cudownych plaż. Rabaty do 40% kredytów i do 80% lat. Oliver Wójcik przez sztab Jarek. Onet, czytaj. Witaj, tu nowa aplikacja Onet. Odkryj mój nowy design. Oglądaj programy Onetu, gdzie chcesz i korzystaj z funkcji czytania wiadomości. Jak słychać, nowa aplikacja Onet mówi sama za siebie. Powiesz ją bezpłatnie już dziś. Polecam Jarek Kuźniar. Europejskie Centrum Solidarności zaprasza na 10. edycję All About Freedom Festival. 16 filmów, dokumenty, fabuły, 5 polskich premier, debaty, warsztaty i wystawy, a także instalacja dźwiękowa Ogród Powolności. W programie koncerty solowe m.in. Mikołaja Trzaski i Ola Walickiego. All About Freedom Festival od 14 do 22 października. Bilety, system online i kasy ECS. Szczegóły ecsda.pl. Myślę, że wielu bezskutecznie rzucałam palenie, aż trafiłem na desmoksan. Rzucanie nigdy nie jest proste, ale desmoksan to ogromne ułatwienie. Nie paliłem już po 4 dniach, a na całą kurację wystarczyło jedno opakowanie. Desmoksan. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża ciągłemu życiu lub zdrowiu. Cytozyna butra mg ma przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dwowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, bo niedawno przybytym zawale serca uderza mózgu w ciąży i podczas terminu piersią. Tak, tylko że on ma jeszcze jeden element, a mianowicie fakt, że daje ludziom pracę. To znaczy on płaci...